Jesteście zatrzymywani, krzyczcie swoje imię i nazwisko.
szybciej wypierdalał, bo jak nie wypierdoli z tego ministerstwa, to my się nim zajmiemy. My to znaczy ulica. My to znaczy obywatelki i obywatele. Uczennice, studentki, doktorki, sprzątaczki, sprzedawczynie, wszystkie osoby pracujące, wszystkie osoby opiekujące się dziećmi, to znaczy pracujące w domu. Już nie tak często, bo mam więcej lat. Chcemy edukacji, nie indoktrynacji. Chcemy edukacji, nie indoktrynacji. Chcemy edukacji, nie indoktrynacji. Chcemy edukacji, nie Oh,
bywa również podobny do nieuprawniania działań podejmowanych przez policję. Myślę, czuję, decyduję. Chcemy edukacji, nie indoktrynacji. Jesteśmy tutaj w całym tym... Najwyraźniej nie będziemy
czasie tych protestów, które są w bardzo trudnym okresie pandemicznym. Przede wszystkim dlatego, bo nie zgadzamy się na to, co robi Sejm. Nie zgadzamy się na wyrok Trybunału, który chce zabierać nam prawa. Nie zgadzamy się na kolejne bzdury, o które postuluje pani Godek i zakaz zgromadzeń, zakaz paratrudności. Natychmiast wypuściły i wypuścili Klementynę Suchanów. Wypuśćcie ją! 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 Odbywa się oto zebrane w tym miejscu do zachowania zgodnego z prawem oraz opuszczenia tego miejsca. Policja informuje, że to zbiegowisko jest nielegalne. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Uwaga, tu policja. Informuję, że to zbiegowisko jest nielegalne. Policja apeluje o opuszczenie tego miejsca. Nie stosując się do poleceń wydawanych przez policję, narażasz się na odpowiedzialność karną. Trafaliśmy!
Kiedyś nazywało się Wrowskiego, a teraz nazywa się Ronda Praw Kobiet. Ronda Praw Kobiet, to nasz kierunek. Idziemy prosto. Rewolucja jest kobietą. Rewolucja jest kobietą. Rewolucja jest kobietą. Trzeba było nas nie wkurwiać. Przeprosz
jak na wojnie. Połowa polskiej policji jest w Warszawie, a przestępcy mają się świetnie. Policja chciała spacyfikować strajk kobiet i rozpędzić, ale strajk się nie przestraszył, rozszedł po ulicach Warszawy. W efekcie zamiast jedna ulica w Warszawie, zablokowane jest dużo ulic i spory fragment miasta Warszawy jest zablokowany, a policja goni tu i ówdzie protestujących. Na razie policja jeszcze nie atakuje w sposób bardzo agresywny protestujących, ale jeśli do tego dojdzie, wystarczy jedna iskra, a będą rozruchy w Warszawie i to na potężną skalę. I oczywiście wygra strajk kobiet, żeby była jasność. Policja z obywatelami, ze społeczeństwem nie ma żadnych szans. Jeśli partia rządząca nadal nie będzie chciała rozmawiać z protestującymi, będzie tylko wysyłać na nich policję, dojdzie do bardzo smutnych wydarzeń na ulicach Polski, ale strajk kobiet i tak wygra. I chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, poza partią rządzącą. Zobaczcie, umundurowana policja bierze udział w Marszu Kobiet. Piękny obrazek. Szkoda, że nieprawdziwy, ale wierzę, że nam kibicują, by ten kraj w końcu zmienić na lepsze. Ogromne ilości policji, nie ma kto łapać przestępców, nie ma kto prowadzić sprawy karne, bo wszyscy jeżdżą i próbują wyłapywać protestujących w Marszu Kobiet. W takiej Polsce żyjemy. Policyjne szwadrony w akcji. Policja chce demonstrujących złapać z wszystkich stron, od przodu, od boku, od tyłu. Dzieje się historia. Jak obywatele wygrają, będą o tym opowiadać, a winnych tej sytuacji rozliczać. Pewnie nie jeden policjant odpowie dyscyplinarnie i karnie. To jest tylko kwestia czasu. Plac Konstytucji, której ani prezydent, tak zwany prezydent Polski nie szanuje, ani tak zwany Trybunał Konstytucyjny nie szanuje, ani partia rządząca nie szanuje, ani rząd z panem premierem również nie szanują, nie przestrzegają i łamią. Natomiast policja chciała zabronić protestującym dojście do Ronda Dmowskiego, niedaleko
Pałacu Kultury i Nauki, ale protestujący chyba znaleźli sposób, by policję wykiwać. No, tak zwykle jest w historii, że obywatele potrafią świetnie wykiwać policję. Bierzesz udział w nielegalnym śmigłowisku. Policja apeluje o rozejście się i nieblokowanie dróg. W przypadku nieporządkowania się policji.